W tym nagraniu omówię najnowsze funkcjonalności z zakresu obszaru serwisu w Comac RPXL. W ramach najnowszych wersji Comac RPXL zostało udostępnionych wiele nowych funkcji w obszarze serwisu i trzymania ruchu. Pięć z nich postaram się dla Państwa omówić. Dwie z nich dotyczą planowania przeglądów maszyn i urządzeń. Trzy dodatkowe są związane z zleceniem serwisowym i dodatkowymi elementami, które pojawiły się w tym obszarze. Funkcjonalność możliwości edycji synchronizowanych zleceń serwisowych do aplikacji mobilnej została natomiast omówiona w dodatkowym nagraniu o tytule Edycja zleceń serwisowych, na które również Państwa zapraszam, a ja omówię 5 nowości, które dotyczą właśnie obszaru serwisu na żywo w systemie. Znajdujemy się w module Serwis Comac RPXL. Pierwszą nowością, którą Państwu zaprezentuję, to automatyczne planowanie przeglądów maszyn i urządzeń. Dokładnie jestem w kartotece danego urządzenia, dla którego chcę zaplanować dany przegląd, żeby się odnawiał automatycznie. Mianowicie wybieram typ przeglądu, będzie to serwis gwarancyjny i ten serwis gwarancyjny będzie się odnawiał cyklicznie raz w roku. Datą zaplanowania automatycznie następnego przeglądu będzie w tym przypadku data poprzedniego przeglądu, czyli ostatni przegląd był to 16 sierpnia 2020 roku, czyli nowy przegląd zostanie zaplanowany na rok później. Datą, na podstawie którego będzie się automatycznie odnawiał przegląd, może być również data, która pojawia się na zleceniu serwisowym, które zostało wygenerowane z danego przeglądu, co też Państwu teraz zaprezentuję. Mianowicie mam tutaj zlecenie serwisowe, które zostało wygenerowane na podstawie zaplanowanego przeglądu i datą wygenerowania kolejnego przeglądu może być data wystawienia tego zlecenia serwisowego, bądź data realizacji, czyli kiedy już zrealizowany dany przegląd, albo daty z nagłówka potwierdzenia, czyli datą kolejnego przeglądu może, podstawą datą kolejnego przeglądu może być data przyjęcia, odrzucenia tego zlecenia serwisowego, bądź data potwierdzenia przyjęcia tego zlecenia serwisowego. Więc to pierwsza nowość, którą Państwu tu zaprezentowałem, kolejną, która również dotyczy kwestii przeglądów, jest planowanie przeglądów dla większej liczby typów maszyn i urządzeń i dla większej liczby klientów. Mianowicie wybieram tu typ przeglądu, który chcę zaplanować, będzie to serwis gwarancyjny, określam zakres czasu, będzie między to czerwcem a sierpień. Chcę zaplanować tutaj plany przeglądów dla tutaj dowolnej liczby klientów i dla dowolnej liczby typów maszyn, które ten przegląd dotyczy. Więc nie wybieram tu właściciela, nie wybieram też urządzenia, będą to wszystkie urządzenia. Dodaję, chcę, żeby automatycznie te przeglądy się dodały. Mam tutaj informację, czy na planie przeglądu ma być opcja dodawania urządzeń z wszystkich grup. Tak, potwierdzam to. I widzicie Państwo, że tutaj wygenerowane zostały daty przeglądów dla kilku typów maszyn i dla kilku klientów. Z tego też poziomu mogę również na przykład, jeśli chcę wygenerować przegląd dla inny typ przeglądu, również mogę tu wybrać na przykład przegląd okresowy i z tego samego poziomu wygenerować przegląd okresowy dla dowolnej liczby właścicieli, klientów i dla dowolnych typu maszyn. Kolejne nowości zaprezentuję Państwu w ujęciu konkretnego zlecenia serwisowego. Mianowicie
W ramach zlecenia serwisowego uzupełniliśmy możliwość dodawania załączników z poziomu czynności serwisowej. Mianowicie mam tu wymianę agregatu chłodniczego i dodałem tu dodatkowe załączniki, które mogą być pomocą dla pracownika utrzymania ruchu bądź serwisu, gdzie jest zaprezentowana instrukcja montażu takiego elementu, zarówno w formie obrazu, jak i też pliku PDF. Również na składnikach możemy dodawać teraz załączniki, które mogą być też na przykład zdjęciem tego elementu, albo na przykład instrukcją obsługi montażu takiego elementu, takiego składnika, który jest częścią danego zlecenia serwisowego. Więc to kolejna bardzo przydatna nowość, która jakby ułatwi pracę służbom serwisowym, jak i też utrzymania ruchu. Kolejną nowością są dodatkowe informacje na wydruku zlecenia serwisowego. Podejrzmy sobie mianowicie, jak wygląda taki wydruk w nowej wersji. Mianowicie na tym wydruku są dodatkowe informacje, mianowicie składniki czy części zamienne, które są częścią wykonania danego zlecenia serwisowego. Kolejną nowością jest to, że jeśli z poziomu zlecenia serwisowego uaktualnimy przebieg, na przykład wykonania operacji danego urządzenia, na przykład będzie to 1600, to automatycznie ta liczba się przeniesie na kartotekę tego też urządzenia. Więc jak to zapiszemy, to z poziomu kartoteki urządzenia zostanie automatycznie uzupełniana ta wartość. Więc zaprezentowałem Państwu tutaj 5 nowości z zakresu modułu serwisu KOMACHERP XL. Ja zapraszam do kolejnych tu nagrań z cyklu Letniej Premiery 2021, w tym też nagrań związanych z mobilnym serwisem. I dziękuję Państwu za wysłuchanie.